Siostry, jestem i jesteśmy. Już jestem. Ktoś musiał to włączyć. Witajcie, dzisiaj jestem mega zmęczony, bo z Samkiem w piłkę graliśmy, ale mnie wykończył. Lata lecą. Samkowi powoli, mi szybciej, tak to jakoś bywa. Ale witamy Was serdecznie w ten wieczór, jaki piątkowy dzisiaj. Piątkowy wieczór. Antidotum, część szósta będzie. No to zaczynamy od słów. Słuchajcie, dzisiaj jest Ewangelia Marka. Piękne słowa. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugi jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie, bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego oprócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem, całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumie, rzekł do niego, niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Amen. A mogę ja coś powiedzieć? Czy ty chcesz powiedzieć? Kochani, zobaczcie w tym antidotum, czyli w tej opcji, co robić, żeby zło do nas nie miało dostępu, no, żyć według przykazań Bożych, według Bożych zamysłów. No i tu dzisiaj nam Jezus podaje, dokładnie nazywa, pierwsze i drugie przykazanie. Ja mówię, najważniejsze i drugie zaraz za nim. Czyli jeżeli mówimy o życiu w Bożym planie, w Bożym myśleniu dla życia człowieka, no to Bóg mówi, kochaj Boga, tam jest ze wszystkich swoich sił, z całej duszy, z całego serca, całą swoją mocą, ale zaraz drugie przykazanie, a bliźniego swego jak siebie samego. I teraz nam pięknie mi się z tym kojarzy, jak pisze święty Jan, jak możesz miłować Boga, którego nie widzisz, skoro nie umiesz miłować bliźniego, którego widzisz. Czy jakby Jezus nam pokazuje, że łatwiej jest nauczyć się miłować Boga, przez miłowanie człowieka, którego widać, z którym masz relacje, w którym widać, czy twoje słowa nie są puste, czy są prawdziwe. I no Bóg dzisiaj nas w tym słowie tak zachęca, by popatrzeć na to. I słuchajcie, chciałem tak się podzielić małym świadectwem z wczoraj w nocy. Jechałem z daleka tam kogoś przywieźć. Ważne, że miałem dużo czasu na rozmowy w telefonie, przez telefon. Zadzwoniła koleżanka do mnie, nasza taka dawna koleżanka, w takim sensie, że od dawna się nie widzieliśmy. A ona mieszka w Otwocku. Zadała proste pytanie. Witek, czy twoja teściowa nadal mieszka w Otwocku? Mówię, a o co chodzi? Ona mówi, no bo tak sobie pomyślałam, że w kwestii koronawirusa może by było dobrze pojechać do niej, skoro wy mieszkacie w Rzeszowie. Teraz nie możecie jej podróżować. Mówi, może bym do niej pojechała, zapytać się, co słychać. Może bym jej zrobiła zakupy, bo jest starszą osobą. No i to jest dla mnie właśnie to. To jest właśnie to. I co ona powiedziała? Jest wielki post i mówi, tak się zakręciłam na początku na tego koronawirusa, na te wszystkie sprawy wokół tego, swoją rodzinę, swoje dzieci, że mówi, zobaczyłam, że łatwo jest zapomnieć o bliźnich, łatwo jest zapomnieć o drugim człowieku. No więc mówi, dlatego właśnie dzwonię, żeby zapytać się, czy twoja teściowa tam mieszka. Piękne. Bracie, siostro, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś ty też się o kogoś zatroszczył, o kogoś zapytał. Nie? Więc idziemy dalej, bo cała liturgia słowa jest dzisiaj piękna. Oddaję głos w wasze prawo, moje lewo. Kochani, to co mnie dzisiaj dotyka i dla mnie też jest antidotum, bo każdy antidotum też jest dla mnie, to jest to, że właśnie Bóg zaprasza mnie, moje serce, moje całe myślenie do nawrócenia, to po pierwsze. A druga rzecz do miłości Jego, do kochania Jego i postawienia Go na pierwszym miejscu we wszystkim. Teraz szczególnie w tym czasie, gdzie jestem w domu, mniej mam obowiązków, mniej gdzieś wychodzenia, mniej nawet posługi. Natomiast czy Bóg rzeczywiście w tym wszystkim jest na pierwszym miejscu, w tym moim sprzątaniu, gotowaniu, nauczaniu domowym, czy byciu ze sobą tak na co dzień, czy to On rzeczywiście jest w tym wszystkim pierwszy? I to, że jest pierwszy, też dzisiaj na modlitwie osobistej zadałam sobie sama pytanie, czy to, że stawiam Boga pierwszego, to robię to z lęku?
czy robię to z miłości, czy rzeczywiście kocham Boga całym sercem, ze wszystkich sił, jakie mam, całą mocą, całym moim duchem, całym moim umysłem, to znaczy każdą myślą, czy ja naprawdę kocham tak bardzo Boga, czy ja Go kocham. I dla mnie antidotum jest dzisiaj pierwsze czytanie, że Bóg przychodzi do mnie ze swoją miłością i mówi: uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, także rozkwitnie jak lilia i jak topola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniałe jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu i zboże oprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka jak wina libańskiego. I to jest dla mnie niesamowite, że Bóg też mówi: ja go wysłuchuję, ja na niego spoglądam, ja jestem jak cyprys zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Więc cała miłość, która jest we mnie do Boga, pochodzi od Boga. I kiedy widzę, że brakuje mi jej, czy zamykam się na siebie, patrzę tylko na siebie, na to, co jest tylko w moim życiu, co mnie dotyczy, mąż, rodzina, moje talenty, rozwój, czy to czasem nie zajmuje miejsca tego, który jest pierwszy i który jest przed wszystkim, który trwa od wieków na wieki, który jest alfą i omegą i który jest wspaniały, ale on sam przychodzi i uczy mnie, jak kochać go, jak kochać samego Boga. Bóg przychodzi, by uczyć mnie kochać samego Boga. I to jest dla mnie takie niesamowite. I rzeczywiście Pan Bóg poruszył moje serce bardzo głęboko i dotknął właśnie w tej wielkiej tajemnicy Jego miłości do mnie. I też zapraszamy Was do tego, by dzisiaj usiąść i pomyśleć o swoim sercu, w którym miejscu jest moje serce, gdzie Bóg jest w tym sercu, w umyśle, w duszy, w działaniu, które miejsce zajmuje Bóg w tej całej sytuacji z koronawirusem, czy coś nie wyprzedza Boga. To jest piękna sytuacja, którą Bóg nam pozwala z Nim przeżywać, aby zobaczyć, gdzie jest Jego miejsce, a wtedy się odmienia codzienność, odmienia się, bo Bóg odpowiada i Bóg będzie do Ciebie mówił, bo będzie do Ciebie mówił, będzie przemawiał słowami miłości. Chciałbym Cię, bracie, siostro, zachęcić do takiego ćwiczenia małego. Zadaj Bogu pytanie. W takiej sferze, która dla Ciebie jest bardzo ważna. Zrób sobie taki czas modlitwy z Bogiem, spotkania z Bogiem. Zadaj Mu pytanie i posłuchaj odpowiedzi. Wycisz serce, wycisz głowę, myśli i chwilę posłuchaj. Najprawdopodobniej to się gdzieś tu wewnątrz odbędzie. To nie przyjdzie najprawdopodobniej. Oczywiście są wyjątki, nie? Najczęściej Bóg przemawia gdzieś tam do naszego serca, naszego wnętrza i posłuchaj tej odpowiedzi. Nawet sobie może zapisz, jak ona przyjdzie. Nie bój się jej. Ona może Cię zaskoczyć. Ona może być z jednej strony prosta, z drugiej strony może być bardzo odjechana. No Bóg może chce przemawiać, ale zrób sobie to ćwiczenie. My teraz chcemy się o Ciebie pomodlić, żeby Bóg rzeczywiście był pierwszy. A jeśli masz z tym kłopot, to według tego, co mówi też Jan, co mówi dzisiaj Ewangelia, zacznij od drugiego punktu. Najpierw ucz się miłować tych, których normalnie byś nie miłował, dla nich byś nie był, a przez to Bóg Cię będzie otwierał na miłość, na siebie, bo On oczywiście jest w drugim człowieku. Nie? No. Zaczynamy modlitwę. Duchu Święty, przyjdź teraz, przeniknij nasze serca, nasze życie, naszą rzeczywistość. Ja Ci oddaję ten dzisiejszy piątek. Dzisiaj no, też wiele osób pewnie odprawiało drogę krzyżową, czyli łączyło się, czy przemyślało, czy analizowało, czy próbowało przyjrzeć się bliżej męce naszego Pana i oddać też chwałę i cześć. Ale Panie, to wszystko robiłeś po to, by to nasze życie dzisiaj mogło być inne, by ono dzisiaj mogło być piękniejsze. Więc ja proszę dzisiaj, byś nas na to piękno otwierał. Panie, spraw, abyś w naszych sercach Ty był rzeczywiście pierwszy. Żeby nikt i nic nie było dla nas ważniejsze. Otwieraj nas na nowe natchnienia dla tych, którzy są już blisko Ciebie, Panie, byśmy nie pozostawali w jakimś takim martwym punkcie swojej wiary i swego życia, mimo że dookoła niby panuje śmierć, ale byśmy byli żywymi, bo Bóg jest miłośnikiem życia. O tak, poruszaj się, Duchu Święty, w nas i prowadź nas
tam, gdzie Ty chcesz, według Twoich zamysłów i Twoich zamierzeń. Duchu Święty, też otwieraj nasze oczy, nasze uszy, nasze serca na ten czas spotkania z Tobą, aby każdy z nas mógł doświadczyć tej szczególnej, cudownej obecności Boga Najwyższego, Wspaniałego. Duchu Święty, też oddzielaj nas od tego, co jest nieświęte w naszym myśleniu, w naszym patrzeniu, na naszych drogach, w naszym działaniu, kiedy wybieramy siebie, wybieramy to, co dla nas tylko jest dobre. I Duchu Święty, ucz nas właśnie też widzieć bliźniego, widzieć go w nowy sposób, widzieć go jako dar, jako przestrzeń Bożej obecności. Duchu Święty, to jest w Tobie możliwe, by w nowy sposób zobaczyć też siebie. Duchu Święty, naucz nas też w tym czasie być tym bliźnim samego siebie, kochać siebie, widzieć siebie tak, jak widzi nas Bóg. Ucz nas tego, Duchu Święty, by zobaczyć siebie na nowo, by zobaczyć swoje serca, ale też właśnie tych wszystkich, którzy są wokół nas, którzy są cisi, a może bardzo potrzebujący, a gdzieś bardzo cierpiący, skryci, schowani. Teraz szczególnie w tym trudnym czasie, kiedy jesteśmy od siebie odseparowani, ale tak naprawdę potrzebujemy siebie nawzajem w bardzo różny sposób. I Duchu Święty, ucz każdego z nas tej nowej miłości, tego wypełniania prawa Bożego, z którego płyną wielkie owoce i wspaniałe błogosławieństwo. I prawo Boże daje życie i wolność. I właśnie Ty, Duchu Święty, prowadź nas dzisiaj, prowadź nas teraz w tym pięknym czasie. Też mi przez to, co Sylwia mówiła, teraz przypomniało się sobie, tam jest kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Więc tu jeszcze jakby trzeci punkt nam podaje. Miłość Boga, miłość bliźniego, miłość samych siebie. Jeżeli nie umiem siebie kochać, nie będę umiał kochać drugiego człowieka. Więc też taka rzecz, którą warto może przez ten weekend. Zrób coś dla siebie. Zobaczcie, że akurat jesteśmy no, dość mocno odizolowani teraz jedni od drugich, więc jest taki moment, kiedy można wejść do środka. Co Tobie sprawi radość? Co dzisiaj w tym miejscu, w tej sytuacji, w której dzisiaj jesteś, może dać Ci radość? Dlaczego? Bo przez to też nauczysz się robić radość innym ludziom, nie? Ale spraw sobie radość, kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Bóg chce, byśmy siebie kochali, bo jesteśmy na Jego obraz, Jego podobieństwo. Jak siebie kochamy, to kochamy Jego, który mieszka w nas. I Panie, ja dziękuję za dzisiejszy dzień, bo dzisiaj był taki obfity ten dzień dla mnie. Dużo się działo, właśnie ledwo oczy otwieram, ale dziękuję za to i ogłaszam nad nami, nad sobą, nad Sylwią, nad naszymi dziećmi, nad Tobą, bracie, siostro, pełnię Bożego błogosławieństwa przez naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam. Pa. Was.